Witam, witam bardzo serdecznie na kanale audio Czytam Buki. Oto dzień 24, ostatni dzień odliczania. Może takiego władki, w kropki, w ciapki, ale odliczania. Dziękuję bardzo za wszystkie miłe komentarze i za odliczanie ze mną do świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam fantastycznych, ciepłych, zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Do wszystkich, którzy są samotni w te święta ktoś o Was myśli, nie jesteście sami. Um, życzę wszystkim fantastycznego odpoczynku czasu dla siebie dla rodziny pozdrawiam was ciepło dziękuję za wszystkie miłe komentarze dziękuję za słuchanie moich nagrań koniec litanii amen <grytanie> pozdrawiam was ciepło i życzę miłego słuchania rozdziału 13 książki pod tytułem Profesor Wilczur gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie mam nadzieję, że Wasze święta są udane i życzę miłego słuchania. Nie ma piękniejszej pory roku niż jesień, niż wczesna jesień na rozległych ziemiach białoruskich. Po polach, po rżyskach i ugorach łagodny ciepły wiatr srebrne nici babiego lata unosi. Lasy stoją ciche, zasłuchane w purpurową i żółtą dojrzałość swych liści. W sadach jabłonie i grusze uwolnione od ciężaru owoców przeciągają się przed snem zimowym, leniwym ruchem gałęzi. Pogunnach wróble gwarne wiece odbywają w złotej słomie. Na bladym błękicie nieba klucze żurawi czarnymi znaczą się kresami. W stodołach rytmicznym tańcem chołupce wybijają cepy, tryska jędrne ziarno z wystałych na słońcu kłosów, by przewiane i czyste, zlać się sypkim strumieniem do pękatych worków cieszy się oko gospodarza dostatkiem cieszą się jego plecy ciężarem dźwiganego plonu postępując więcej z nawyku niż z wysiłku układa worki na wózku całą górę mały brzuchaty konik ma dość siły by nie śpiesząc się noga za nogą zboże do młyna dociągnąć a młyn ten nienasycony potwór dobrotliwie warczy i w ogromnych zębiskach przeżuwa i przeżuwa młode ziarno szerokim strumieniem spada woda na koło i dołem wypływa w bulgotach i pianie dzień i noc w otwartą paszczę sypie się żyto i dzień i noc w białych tumanach pachnących chlebem wysypuje się strumień mąki ciężki bywa przednówek na chudych ziemiach białoruskich to też kiedy, jak kiedy, ale wczesną jesienią młyn odpoczynku nie zazna. Stęsknili się ludzie za chlebem, za czarnym, pachnącym chlebem, którego wielu od wiosny w ustach nie miało. Na dobry porządek należałoby i na niedzielę młyna nie zatrzymywać, ale stary prokop Mielnik miał swoje zasady i od nich nie odstępował nigdy, chociaż wiedział, że gajer w poddubnej i szymoniuk w rakowiszczyźnie po niedzielach pracują. Konkurencja konkurencją, a święto! świętem. To też w niedzielę milkły żarna w młynie prokopa mielnika. On sam, w odświętnej bluzie koloru wiśniowego, podwiązanej grubym jedwabnym sznurem, szedł na pogawędkę do wilczura, z którym zasiadał na kanku lecznicy. Reszta mieszkańców młyna również korzystała z odpoczynku. Zonia z Olgą szły do Birwin lub do miasteczka. Natalka wymykała się chyłkiem w stronę nieskupy, gdzie czekał na nią jej adorator i rówieśnik Sasza. Donka z Basylem pływali łódką po stawie. W domu zostawała tylko stara Agata i Witali, z których chrapał pod topolą. Jemiał, jak zwykle, popołudnie spędzał w karczmie w Radoliszkach. Łucja godziny te poświęcała swoim sprawom prywatnym. Pisała listy do znajomych, reperowała swoją garderobę, także i garderobę Wilczura, oczywiście bez jego wiedzy. Tymczasem na ganku toczyła się rozmowa. Wilczur wypytywał Prokopa o sprawy młynarskie, o ceny zboża, o to co słychać w okolicy. Sam opowiadał o ciekawszych wypadkach w lecznicy. Prosperowało na nieźle. Jak zwykle po żniwach ludzie przypomnieli sobie swoje dolegliwości i to, że można się ich pozbyć, jeżeli tylko udać się do profesora. Zdatków, które przynosili, można było opędzić wydatki lecznicy i własne bez znacznej oszczędności, ale przecież i bez biedy. Gdy już wyczerpali te tematy, Prokop zaczął się rozwodzić nad swoimi planami na przyszłość. Najwięcej zajmowała go myśl przepisania młyna i ziemi na imię wasyla. Człowiek już jestem niemłody, mówił. A choć Bogu dzięki zdrowia i siły nie braknie, zawsze zdarzyć się może nagła śmierć. Po cóż, ja mam po sobie zostawiać nieporządek. Póki żyję, wszyscy o nim nie słuchają. Ale jakbym umarł, to kto wie, czy między wasylem a Olgą i Zonią nie zaprowadziłyby się jakieś kwasy. Nie daj Boże, doszłoby jeszcze do ciągania się po sądach i tak cały dorobek mego życia zmarnowaliby. Więc sobie umyśliłem tak. Jeszcze za życia przepiszę wszystko na wasylach. Chłopiec jest uczciwym, ani siostry, ani bratowej nie ukrzywdzi, a takim prawem chudoba w jednym ręku zostanie i nie zmarnieje. — A kiedyż to myślisz zrobić? — zapytał Wilczur. — Ot, myślę, że po trzech królach. Wesele odbędziem, to to pojadę z nim do powiatu i przepiszę. Radzisz czy nie radzisz? — Pewno, że radzę — odpowiedział Wilczur. — A powiedz, że mi ty czy jesteś zadowolony z przyszłej synowej? Co ja nie mam być zadowolony, dziewczyna jak złoto, chętna, robotna, wesoła, a najważniejsze, że, że zdrowa już. Niech rlaków będzie rodzić, toż prawdę powiedziawszy, ja ją z tą myślą z miasta przywiózł i nawet martwił się ja z początku, że między nią a waselem nijakiej skłonności nie ma. Jak mężczyzna i kobieta obok siebie żyją, to i skłonność musi się zjawić. No i zjawiła się. Zaponowało milczenie. Cisza była wokół, tylko od młyna dolatywał monotonny szum wody i trzask sójki, która usadowiła się na jednej z brzoz gościńca. No, a jakże z tobą będzie, odezwał się Prokop. Ze mną wilczu rocknął się z zamyślenia. A jakże? Ty nie gniewaj się na mnie, że ja ciebie o takie rzeczy zagabuję, ale patrzę i patrzę, a jak patrzę, to i dziwię się. Niby pod jakim względem? Co cię tak dziwi? Ot, mieszkasz pod jednym dachem z tą panienką każdy widzi że macie do siebie skłonność żeby o kogo innego chodziło nie o ciebie to już by ludzie źle o was zaczęli mówić tak broń boże nikt nic złego nie myśli ale ale bo to zaraz mnie pytali kiedyż on się z nią ułożeni, ten nasz profesor to ja mówię a Bóg że jego wie, bo i skądże ja mam wiedzieć? To oni popytaj się, to ja im sami pytajcie się: cóż to języków w gębie nie macie? Ale wiadomo, śmiałości nie czują. Wilczór opuścił głowę. Sam nie wiem, sam nie wiem, jak postąpić. Rzeczywiście nie wiedział. Wprawdzie przed tygodniem był już zupełnie zdecydowany na małżeństwo z Łucją, lecz wówczas właśnie zaszedł pewien drobny wypadek, który wiele dał mu do myślenia i jeżeli nie przekreślił planów małżeńskich, to w każdym razie mocno je podważył. A było to tak. Od dłuższego czasu leczył się tu dziesięcioletni chłopak, syn garncarza z Bierwint. Przy zbieraniu jabłek spadł z drzewa i doznał dość poważnych wewnętrznych obrażeń. Był najmłodszym pacjentem w lecznicy i pupilem wszystkich. Nawet Jemił umiał godzinami przesiadywać przy jego łóżku, opowiadając mu najdziwniejsze bajki. Donka przynosiła mu różne smakołyki, łucja uszyła dla niej ładne ubranko, a Wilczur zaglądał do niego znacznie częściej, niż tego wymagała troska o jego zdrowie. Mały Piotr stopniowo wracał do zdrowia. Najpierw pozwolono mu wstawać na kilka godzin dziennie, później już tylko noc spędzał w łóżku. Nikomu nie śpieszyło się z odesłaniem go do domu, jednakże w domu był potrzebny. Młodsza jego siostrzyczka nie umiała dać sobie rady z wielkim stadem gęsi i po Piotrusia pewnego dnia zgłosił się ojciec. Z tą smutną wiadomością przyszła do Wilczura Łucja, przeprowadzając jednocześnie chłopca, by się pożegnał z profesorem dziękuj Piotrusiu panu profesorowi za to, że cię wyleczył. Ja tymczasem spakuję twoje manatki, powiedziała i wyszła do sieni. Chłopak wyciągnął rączki tak, jakby chciał profesora objąć za szyję. Wilczór, rozczulony, pochylił się i podniósł malca, by go ucałować. Uff, ale ciężki jesteś, powiedział zasapany, stawiając go z powrotem na podłodze. Po chwili wróciła łucja, a za nią na progu ukazał się ojciec Piotrusia. Chłop zaczął dziękować i przepraszać za kłopot którego pewno jego syn tu narobił ależ żadnego kłopotu wesoło zawołała Lucja. to najgrzeczniejszy chłopczyk jakiego widziałam w życiu nagłym ruchem porwała piotrusia z ziemi przytuliła i zaczęła go nosić po pokoju nie zauważyła wcale jak wielkie wrażenie wywarło to na wielczurze przygryzł wargi i ze smutkiem przypatrywał się jej, jak bez najmniejszego wysiłku tańczyła po pokoju z chłopakiem na ręku, z tym samym chłopakiem, którego on ledwie zdołał podnieść. Nigdy przedtem w sposób bardziej dobitny przypadek nie podkreślił różnicy ich wieku i różnicy sił. Nie spostrzegła tego i nie domyśliła się wcale, jak bolesny cios zadała jego nadzieją. Nie umiała też sobie później wytłumaczyć niczym nieuzasadnionego odsunięcia się Wilczora od niej i, i smutku, który go zaczął dręczyć. Na próżno szukała w swojej pamięci jakiegoś nierozważnego słowa, jakiegoś postępku, którym mogła sobie profesora zrazić. Obawiała się zwrócić do niej ze szczerym pytaniem, gdyż wiedziała, że nic nie odpowie, a przez to zostanie pogłębiona ta niewidzialna rysa, która znowu ich zaczęła dzielić. Wilczór jeszcze bardziej odczuwał istnienie tej rysy niż łucja. Widział, jak wbiegła na schody, jak bez niczyjej pomocy prześcielała łóżka chorym, dźwigając ich i przenosząc. Spostrzegał, że po dniu ciężkiej pracy wybierała się na długie spacery, że, pomimo zimnej wody w stawach, kąpała się codziennie, pływając szybko i sprawnie, że. że słowem, była młoda, bardzo młoda, tak młoda, że on przy niej musiał się uważać za starca to też teraz, gdy padło pytanie prokopa, mielnika, odpowiedział. Nie wiem, sam nie wiem. Prokop wzruszył ramionami. A cóż tu i wiedzieć trzeba? Ona chce za ciebie? Wilczór mruknął. Chce, bo nie ma jeszcze doświadczenia. No, jak chce, to i się. Cóż to za porządek, żeby chłop bez baby był? Ale weź, Prokopie, pod uwagę różnicę wieku. Ona jest młoda i ładna, a ja już stary dziad, przed nią przyszłość, cóż ja jej będę życie zawiązywał? Prokop zirytował się. Ot, mądry ty człowieka głupstwa gadasz Mnie nie śmiech, kiedy durny głupstwa gada, ale jak mądry głupstwa gada, i śmiać się chce. Cóż ciebie za dziad? Jak ty dziad, to jak to? Jaż od ciebie kudy starszy. A jakby nie daj Boże, Agata pomarła, tak i ożenił się. Widzisz, Prokopie, u was to co innego. U was to się bierze żonę, żeby mieć gospodynię, a u nas to z miłości, z zakochania. To i niedobrze, rzekł Prokop trzeba i dla jednego i dla drugiego a mało to ludzi w starszym wieku z młodymi kobietami się żeni o już w samej naszej okolicy naliczyłbym ci takich ze trzydzieści a druga rzecz cóż tobie brakuje co ty myślisz że ona jedna by się za ciebie chciała wydać każda by chciała teraz mówisz taką rzecz zawiążesz jej życie Jedno z dwóch albo będziesz zdrów i będziesz żył długą, to i nie będzie miała się na co skarżyć, albo zostawisz się jako wdowę, to i życie będzie miało wolne. Ot, co i sprawa jest jasna. Po rozmowie z Prokopem wilczór ponownie zawahał się w swoim przeświadczeniu o konieczności rezygnacji z małżeństwa. Istotnie nie zawiązywał życia Łucji, bo była przecież kobietą dojrzałą, wiedziała, czego chce. Nie można wszystkich ludzi mierzyć jedną miarą. Może właśnie dla niej szczęściem, prawdziwym szczęściem, będzie to, co on jej dać może. Spokojne, równe życie, pogodną przyjaźń, serdeczne przywiązanie ostatecznie przecież jako mężczyzna bynajmniej jeszcze nie skończył swojej kariery gdy po obiedzie, jak zwykle w niedzielę, wybierał się z Łucją na cmentarz Radoliski, postanowił otwarcie i szczerze pomówić z nią o tych wszystkich sprawach i dopiero potem powziąć decyzję. Łucja dnia tego była trochę smutna. Odpisywała właśnie Kolskiemu na jego długi i pełen goryczy list. Wydawało jej się, że Kolski zabrnął w jakieś nieprzyjemne tarapaty, że się poddaje przygnębieniu z powodu spraw, o których nie chce czy nie może pisać. Była przekonana, że gdyby wyznał jej szczerze wszystko, potrafiłaby dla niej znaleźć jakąś radę czy pomoc. Nie wątpiła też, że w osobistym zetknięciu Kolski nie robiłby przed nią tajemnic. W listach jednak nie mógł się zdobyć na zupełną otwartość domyślała się, że na dnie jego troski zmartwień jest jakaś kobieta. Była tego pewna. Jak i tego, że owa kobieta nie zasługuje na jego miłość, że jest raczej w jego życiu przygodą pomimo to łucja odczuwała coś czego wprawdzie nie mogłaby nazwać zazdrością ale czym jednak czuła się dotknięta pewną satysfakcją dawało jej to że kolski w próbie zapomnienia o niej nie znalazł niczego dość wartościowego że że przeciwnie ona łucja zyskała tylko na konfrontacji z tamtą nieznaną nie jest pani dziś w najlepszym humorze zauważył wilczur gdy się znaleźli na ścieżce wijącej się nad brzegiem stawu czy spotkała panią coś przykrego Ach nie, zaprzeczyła. Martwi się trochę z powodu Kolskiego. Otrzymałam od niego list i chociaż nie pisze wyraźnie, wiem, że, że ma jakieś poważne kłopoty. W lecznicy? Nie, to są raczej kłopoty natury moralnej. Mam wrażenie, że wdał się w jakiś romans, czy też zaręczył się z kimś, kto przysparza mu wiele zmartwień. Kolski nie wygląda mi na człowieka łatwo ulegającego dramatom sercowym. To jest bardzo porządny człowiek z dużym charakterem. Przypomniał sobie ostatnią rozmowę z Kolskim i dodał: Może jego wadą jest zbyt pochopne sądzenie, ale to jest wina młodości. Okupuje tę winę jego odwaga cywilna. To duża zaleta w naszych oportunistycznych czasach. Jak pani będzie pisała do niego, proszę pozdrowić go ode mnie. Rozmowę ich przerwały okrzyki zestawu Do Wasel i Donka pokrzykiwali z łódki w stronę brzegu. Teraz dopiero Wilczur i Łucja zauważyli Jemioła, wygodnie rozłożonego w cieniu krzaków. Obok niego stała do połowy już wypróżniona butelka wódki. Młodzi podpłynęli bliżej i wdali się z nim w rozmowę. Donka, wskazując za oddalającą się Łucję z Wilczurem, powiedziała. — I czy nie ogarnia pana zazdrość, panie Jemioł? — Zazdrość? O co? — Ano, każdy ma swoją dziewczynę, a pan jest sam. Moja droga żabuso tak jestem sam sam jak palec w nosie, ale jeżeli sądzisz że zazdroszczę innym to się grubo mylisz wasyl zaśmiał się głośno a bo pan nigdy nie jest sam panie miał, tylko zawsze z butelką twoje szczęście mój tubylcze mój ty lokalny romeo że butelka nie jest jeszcze wypróżniona w przeciwnym razie mógłbym ją przesłać drogą powietrzną uważaj by nie wylądowała na twoim organie powonienia — Ho, ho, nie dorzuci pan tu! — zaśmiał się Wasyl i na wszelki wypadek machnął parę razy wiosłami, by się nieco oddalić od brzegu. — jeżeli chodzi o zazdrość, to zrozum, mikrocefalu, że w tej flaszce mam nie jedną przyjaciółkę, lecz całe ich stado. Harem, rozumiesz? Harem! — Nie rozumiem, szczerze przyznał się Wasyl. — Fu, pan takie świństwa mówi! — żachnęła się Donka. Ja mówię, a wy macie ochotę robić. I czymże jesteście? Oto mimowolnym narzędziem fatum, które każe wam być funkcją populacyjno-demograficzną, zakładem chałupniczym przerostu ludności, koncesjowaną fabryczką zakładaną w celu wyprodukowania kilku egzemplarzy sobie podobnych tubylców. Łypiecie jedno na drugie rozmarzonym okiem, a skutek? Kupa cuchnących pieluszek i parę kilogramów żywego mięsa, z którego wydebywa się dniami i nocami nieartykułowane wrzaski na próż można bym wzywał was do kontemplacji tego problemu, czy które z was zadało sobie kiedyś pytanie nieboszczyka Hamleta, be or not to be czy które z was w ślepym pędzie do podtrzymywania gatunku miało refleksję, że gatunek ten jest w gruncie rzeczy bardzo podły? Gatunek homo-pseudo-sapiens rusticanus, nierzadko obdarzony kołtunem lub parchami. I zapytuję was gromkim głosem, po jaką cholerę macie kontynuować to drzewo genealogiczne małpiaków pospolitych, istot antropoidalnych, zaludniających do rzeczy dźwiny i niemna? Młodzi... Śmiali się, chociaż niewiele zrozumieli. Gadulstwo jemioła było dla nich czymś nadwraz zabawnym. On sam pociągnął nieduży łyk z butelki, podparłszy głowę ręką, wygodnie się ułożył w wysokiej trawie. — Śmiejecie się, by zadokumentować swoje człowieczeństwo. Istotnie, jest to jedyny dla was dostępny odruch organizmu, który odróżnia zwierząt od człowieka. Donka zaprotestowała. — A nieprawda, bo i zwierzęta się śmieją, na przykład pies — i koń! dodał Wasyl. W nieskupnej u parafimczuka jest koń, co śmieje się jak człowiek. Na zdrowie, niech się śmieje, mówił jemu. Gdybyście byli obeznani z filozofią klasyczną, powiedziałbym wam, że wyjątki potwierdzają regułę, a wcale jej nie obalają. Zresztą, w wyższym rzędzie śmiech przestaje być objawem człowieczeństwa. W wyższym rzędzie pozostaje tylko uśmiech politowania i pobłażliwej obojętności dla świata, nad którym należałoby zawiesić szyld umieszczony przez Dantego na bramie piekielnej: Porzućcie nadzieję, co znaczy po polsku fer smittigance pastro nie ubolewajcie tedy nade mną że chodzę po świecie nieobarczony towarzystwem samicy jeżeli bym komukolwiek wierzył to wierzyłbym przede wszystkim weiningerowi który jak to dobrze wiecie nie za dużo uprzejmych rzeczy powiedział o kobietach to ten pan był niegrzeczny rezolutnie zaopiniowała donka zgadła się ob tak to oni przekomarzali się czas dłuższy gdy od strony młyna rozległy się jakieś okrzyki Musiało się tam stać coś złego, gdyż okrzyki były pełne niepokoju. Wasyl pierwszy dojrzał ich przyczynę. Od strony młyna pędził duży pies. Pędził ścieżką nad stawami. nietrudno było zrozumieć znaczenie krzyków. Pies był obcy w okolicy nieznany. Z pyska ściekała mu pieniąca się ślina, ogon miał podwinięty. Panie Jemią, niech pan ucieka! wrzasnął Wasyl. To wściekły pies. Niech pan ucieka! przeraźliwie zapiszczała donka. Ale łatwiej było doradzać ucieczkę niż wskazać jej kierunek. Wokół ciągnęła się otwarta przestrzeń właśnie w tym kierunku, w którym biegł pies. miał zerwał się na równe nogi. Gdybym chociaż miał jakiś kij! Trzymaj pan! zawołał Wasyl i rzucił do brzegu wiosło, lecz odległość była zbyt wielka i nie dorzucił. Pies biegł szybko, nie pozostawało czasu do namysłu i jemioł, porwawszy butelkę z murawy, skoczył do wody. Niestety nie umiał pływać, a ponieważ staw w tym miejscu był głęboki, minęło sporo chwil, zanim się wynurzył. Tymczasem wasel doprowadził łódkę do miejsca, w którym zanurzył się jemiał i gdy tylko głowa tonącego ukazała się nad powierzchnią wody, uchwycił go za czuprynę, później za kołnierz i wciągnął do łodzi. — Niech to wszyscy diabli! — kleł jemiał, parskając i plując wodą. — Cóż to za porządki, żeby wściekłe psy grasowały po okolicy w pogodne niedzielne popołudnie i zmuszały obywatela zażywającego nic nie robienia do nurzania się w tej ohydnej cieczy. Uważaj, wasyl, na Boga, tam, tam płynie, nie rozbij jej wiosłem! I rzeczywiście, w pobliżu dzioba łodzi ukazała się butelka. Na szczęście była zakorkowana jej zawartość ocalała. Nie na długo wszakże, gdyż je miał natychmiast ją przelał do swego żołądka. Nadstaw staw w przebiegu zdyszany Witalis z wielkim drągiem, lecz pościg za psem okazał się już spóźniony. Z opowiadania Witalisa dowiedzieli się o przebiegu zajścia. Mianowicie, drogą od gościńca przyszedł pies. Wcale nie wyglądał na wściekłego. Kręcił się jakiś czas po podwórzu i nagle rzucił się na zonię, która na szczęście niosła puste wiadro. Uderzyła nim bestię w łeb i tym się obroniła. Wówczas pies skoczył w boku Witalisowi, a gdy dwa miejscowe psy nadbiegły, dotkliwie oba pogryzł. Nie ma rady. Trzeba będzie je zabić, zakończył swoje opowiadanie parobek. To bardzo przykro. Ze smutkiem powiedziała Donka. Przebili do brzegu i poszli obejrzeć pokaleczone psy. Tymczasem wilczór z Łucją wyszli z cmentarza i, jak zwykle okrężną drogą, skierowali się ku domowi, a właściwie ku gościńcowi, na którym mieli się rozstać, gdyż Łucja zamierzała wstąpić do chorej dziewczynki w Radoliszkach. Rozmowa o Kolskim i o Warszawie, a później o owej małej pacjentce, popsuła Szeki wilczurowi. Nie było jakoś sposobności zacząć mówić o swoich zamiarach małżeńskich. Co prawda profesor nie kwapił się do tego i w gruncie rzeczy był rad, że ponownie może ten temat odsunąć na przyszłość. Szli krętą drogą między rzyskami, brzegi jednak drogi były dość gęsto porośnięte krzakami. Na zakręcie pod jedną z większych kęp zobaczyli dużego, rudego psa, który stał nieruchomo i wpatrywał się w idących. — Jaki wspaniały seter! — zawołał Łucja. — Rzeczywiście piękny, przyznał Wilczur. Musi być tu w okolicy od niedawna, bo nigdy go nie widziałem. Zboczył w stronę psa i wyciągnął doń rękę i zawołał. — No, chodź tu, piesku, chodź! Nie zdołał ręki w porę cofnąć, wyglądający tak spokojnie seter w mgnieniu oka wpił się zębami w dłoń, po czym zawrócił i pomknął cwałę w stronę cmentarza. Mój Boże! powiedziała Łucja, ugryzł pana, czy bardzo boli? wilczór uśmiechem pokrył ból. Ach nie, ta drobiazg skłamał istocie czuł w całym ramieniu przejmujący ból zęby zwierzęcia musiały uszkodzić jakiś nerw z niedużej rany sączyły się kropelki krwi wyjął chusteczkę otarł dłoni i zauważył czegoż wymagać od zwierząt skoro ludzie tak często postępują podobnie odpowiadając na przyjaźń i życzliwość zębami Lucia zatroszczyła się że też tu nie ma wody. W każdym razie niech pan natychmiast po powrocie do domu wydezynfekuje tę rankę. Musi pan mi to obiecać. Zaśmiał się. Ależ, pan Nułc, ja to drobiazg. Zresztą, mogę pani obiecać, że to zrobię. Bardzo proszę. Doszli do gościńca i Wilczur zapytał: Długo pani zabawi w miasteczku? Nie, potrząsnęła głową. Najwyżej pół godziny. Tej małej muszę zmienić opatrunek. To wszystko. Uśmiechnęli się do siebie i rozstali się. Wilczur zawrócił w stronę lecznicy, łucja ku radoliszkom. Nie zdążyła jednak przejść kilkuset kroków, gdy spotkała obu radoliskich policjantów. Znali ją od dawna i przywitali ją jak zwykle, grzecznie salutując. Odpowiedziała im ukłonem głowy, gdy jeden z nich zapytał: Czy nie widziała pani gdzie tu takiego rudego psa? Zatrzymała się. Owszem, widziałam. Pobiegł w stronę cmentarza. Czy to pański pies? Gdzież tam, proszę pani, to jakiś obcy wściekły pies w miasteczku pogryzł konia i trzy psy. Idziemy go szukać, żeby go zastrzelić. Uci. i wszelka krew zbiegła do serca. Jezus, Maria szepnęła. Teraz dopiero zauważyła, że policjanci mają za sobą karabiny. Więc pobieg w stronę cmentarza, zapytał drugi policjant. Dziękujemy pani, moje uszanowanie po chwili dopiero oprzytomniała najpierw chciała biec za Wilczurem, by go dopędzić i zakomunikować mu straszną nowinę po namyśle jednak postanowiła czym prędzej iść do apteki po drodze dręczyła ją bawa, że w tak małej aptece nie znajdzie szczepionki pasteurowskiej nie omyliła się jedyny sposób proszę pani doktorki oświadczył jej aptekarz to wieść profesora do miasta i to jak najprędzej sama pani wie że w takich wypadkach nie ma czasu na zwlekanie Lucja spojrzała na zegarek. Wieczorny pociąg z Ludwikowa odchodził za godzinę. O tym, by przez ten czas zdążyć do lecznicy i później końmi na stację, umowy być nie mogło. Następny miał być na zajutrz, o pierwszej po południu. Wychodziła już na ulicę, gdy aptekarz ją zatrzymał. — Proszę pani, o ile wiem, pan doktor Pawlicki sprowadzał sobie szczepionkę pasteurowską, bo ostatnio było tu parę wypadków pogryzienia przez wściekłe psy. Może mu jeszcze zostało? — — Dziękuję panu, bardzo dziękuję — zawołała Łucja i pobiegła szybko do mieszkania Pawlickiego. Nie zostało go jednak w domu. Żona Pawlickiego przyjęła ją z wyraźną niechęcią. Początkowo nawet nie chciała powiedzieć, gdzie jest mąż. — Wyjechał do chorego, to wszystko, co wiem. — Jak to? I nie wie pani, w jaką stronę? — wzruszyła ramionami. — Nie wiem, nie interesuję się tymi sprawami. — Mój Boże, tu chodzi o życie człowieka! — Pani Pawlicka zmierzyła Łucję zimnym spojrzeniem. Przecież, o ile wiem, pani jest lekarką, oprócz pani jest tam jeszcze sam profesor wilczur po cóż jeszcze mój mąż? Pani mąż, wyjaśniła łucja ma szczepionkę przeciw wściekliźnie. Profesor został pokąsany przez wściekłego psa. O, zawołała pani Pawlicka, takim tonem, że w jej okrzyku zarówno można było się dopatrzyć strachu jak i zaciekawienia sensacją. Proszę pani, mówiła Łucja. Mąż pani na pewno ma tę szczepionkę tu, w swoim gabinecie. Jestem lekarką, znam się na tym. Niech pani mi pozwoli poszukać w gabinecie swego męża. Szukać w jego gabinecie? Oburzyła się pani Pawlicka. Ależ proszę pani, wybaczy pani, to jest nie do pomyślenia. Ja, chociaż jestem jego żoną, nie ośmieliłabym się zrobić czegoś podobnego. A zresztą mąż wszystko trzyma pod kluczem. Więc co mam robić? Co mam robić? Łucja załamała ręce. Po chwili wahania pani Pawlicka powiedziała, niech pani zaczeka, dowiem się od służącej, może ona wie, dokąd mąż pojechał. Znikła za drzwiami i każda minuta oczekiwania zdawała się móc i godziną. Wyobraźnia podsuwała najstraszniejsze obrazy, oto szczepienie będzie spóźnione, oto profesor będzie umierał w najstraszliwszych, w najdzikszych męczarniach. W męczarniach, które zamieniają człowieka w dzikie zwierzę, w męczarniach, w których niepodobna przynieść żadnej ulgi. Wreszcie pani Pawlicka wróciła. Mój mąż pojechał do majątku Kowalewo, powiedziała. Do państwa Jurkowskich. Do Kowalewa? Tak. A pani nie wie, jak to daleko? Niestety nie wiem. Sądzę, że te informacje otrzyma pani łatwo u ludzi z miasteczka. — Dziękuję pani, bardzo dziękuję. — Łucja wybiegła. W każdym razie należało wynająć konie, ponieważ prawie wszyscy mieszkańcy Radoliszek chrześcijanie zajmowali się rolnictwem. Sądziła, że wynajęcie powody do Kowalewa nie sprawi większych trudności. Niestety. Już u pierwszego gospodarza spotkał ją zawód. Okazało się, że jak zwykle w dniu świątecznym konie są na dość odległym pastwisku. Drugą przykrą niespodzianką było to, że Kowalewo oddalone jest od Radoliszek o prawie sześć kilometrów piaszczystej drogi, którą być można nawet parą koni jedynie stępa. jest i bliższa droga objaśniał chłop ale tu można tylko piechotą i to nie bardzo bezpiecznie to to będzie nie więcej jak jak trzy wiorsty do muchówki dwie a tam wiorsta albo półtorej przez torfowiska jakby pani chciało to mogę mojego staśka posłać mm, nie nie zaprotestowała łucja sama pójdę strasznie mi się śpieszy jeżeli się pani śpieszy, to może pani pożyczyć rower od wojdyłów. Oni mają aż dwa rowery. Umie pani jeździć na rowerze? Umiem. No to do muchówki może pani dojechać rowerem, a już później trzeba przez łąki i torfowiska pieszo. Ani rowerem, ani koniem nie przejdzie. I samej trzeba bardzo uważać, bo tam co roku ktoś się topi. O ty, w zeszłym miesiącu kulmaniuka wyciągnęli, kiedy mu już tylko głowa z bagna sterczała. Trzeba bardzo uważać. Zimą przy mrozie tamtędy jest przejazd, ale teraz to nie. A nie mógłby pan pójść ze mną? Zapytała grączkowo. Zapłacę panu. Podrapał się w głowę. Cóż, nie o zapłatę chodzi, proszę pani doktorki, ale, ale dzień świąteczny, niedziela, to i niejako Podziękowała mu za wskazówki i pobiegła do Wojdyłów. Tutaj nie spotkała się z najmniejszymi trudnościami. Usłyszawszy o co chodzi, Wojdył w tej chwili wyprowadził rowej swojej synowej. Stary Rymasz miał dawne długi wdzięczności wobec wilczura i szczerze się zatroskał jego zdrowiem a niechże pani doktorka nie kłopocze się o rower. W muchówce o sołtysa Jagodzińskiego może pani śmiało zostawić. To jutro synowa tam pójdzie i zabierze. Droga do muchówki prowadziła przez brzozowe zagajniki, gdzie po niedawnych deszczach stały wielkie kałuże mętno gliniastej wody. Nim przejechała pół kilometra, była już cała zapryska na błotem. Nie ułatwiało jazdy też i to, że koła ustawicznie uderzało w wystające korzenie i że łucja od czasów gimnazjalnych nie jeździła na rowerze i bardzo wyszła z sprawy. Muchówka, nieduża wieś, leżała na dość znacznej wyniosłości, chroniącej ją przed częstymi w tej okolicy zalewami. Mała rzeczółka, liwinia, przecinająca torfowiska podczas wiosennych roztopów, zamieniała okoliczną łąkę i zagajniki w prawdziwe jeziora. Teraz jednak jej woda była tak płytka, że Łucja zamoczyła sobie nogi tylko do kostek, przeprowadzając rower przez brud. We wsi bez trudu znalazła chatę sołtysa, u którego miała zostawić rower. Gdy zakomunikowało mu, że przez Mokradła ma zamiar przedostać się do kowalewa, sołtys wyraził zdumienie. Jak to? Pani chce tam przejść? Przecież to niebezpieczne, zwłaszcza teraz pod wieczór, kiedy się już robi ciemno. Muszę, odpowiedziała. Profesora Wilczura pokąsał wściekły pies, a w kowalewie bawi obecnie doktor Pawlicki i tylko on ma na to lekarstwo. Chłop krasnął w ręce. Boże mój, profesora Wilczura pokąsał pies. Profesora wilczura tego, tego zna chora, tak, tak, tego, co żyje u prokopamielnika. Tego samego. A Bożeż ty mój, takiego człowieka, to pani chyba będzie tą doktorką, co to z nim razem leczy. Tak jest. Ot, nieszczęście! Dużo tu teraz wściekłych psów, ot, nieszczęście! Jakże ja panią puszczę w tę drogę. Toż pani się utopi jak nic. Ja sam przechodziłem nieraz, ale jak byłem młody, wtedy przejścia znałem, bo co roku inne. Sama Pani rozumie, woda podmywa dziś bym się już nie odważył. Zamyślił się, kręcąc swoją brodę, wreszcie krzyknął w głąb chaty. Anuśka, biegaj zaraz po Suszkiewicza Antoniego, tylko żywo, żywo, bo ciemnieje! Z sieni wybiegła kilkunastoletnia dziewczyna, sprawnie przelazła przez płot i znikła w krzakach bzów. Czekali dobre piętnaście minut, zanim wróciła tąż drogą. Od strony ulicy nadszedł oczekiwany Antoni Suszkiewicz. Był to kilkunastoletni wyrostek o białej jak lęczu prynie, dość kuderlawy i wyglądający na gapia. Zdjął czapkę przed przybyłą panią, wymamrotał, niech będzie pochwalony, i uśmiechnął się do swoich bosych stóp. Pomimo dnia świątecznego miał na sobie tylko rozchwestaną, zgrzebną koszulę i parciaki. Sołtys położył mu rękę na ramieniu. Słuchaj, Antoni, a przejście przez torfowiska znasz? Co mam nie znać? Do Kowalewa przejdziesz, a co mam nie przejść? A tę panią przeprowadzisz? Co mam nie przeprowadzić? A do nocy przejdziecie, — O co nie mamy przejść? — Sołtys sapnął z zadowoleniem i zwracając się do Łucji powiedział. — Ten Antoni to największy łazęga w całej wsi. Uczyć mu się nie chce, robić mu się nie chce, tylko wciąż po tych bagnach kaposzy się za kaczymi jajami tak już on jest. Ale za to nikt lepiej od niego chodów na mokradłach nie zna. Niebezpieczna to wyprawa, ale już jak z kim ma pani iść, to tylko z nim. Tylko niech pani zaczeka, zaraz coś przyniosę. Poszedł pod stodołę i po chwili powrócił z długim leszczynowym kijem. On to i bez kija do sobie rady wyjaśnił, ale pani to lepiej, żeby wzięła. W razie jak pani będzie się zapadać, to kij trzeba na płask położyć, to zawsze człowiek dłużej się trzyma na powierzchni. Najserdeczniej wyraziła mu swoją wdzięczność i przypomniała, że jakby ktoś ze wsi zachorował, to żeby do lecznicy wstąpił, a otrzymał pomoc w miarę możności. Potem poprzedzana przez Antoniego wyszła na ulicę wioski. Przy końcu wsi droga spuszczała się ze wzgórza prawie stromu i w odległości kilkuset kroków zaczynało się bagno. Prędzej, i prędzej, powtarzała wciąż łucja chłopakowi, który widać nienawykły do pośpiechu, luku się powoli. Przed oczami roztaczała się istna tundra, pustkowie porośnięte kępami gęstej, ostrej trawy, miejscami pożółkłej. Tu i ówdzie zieliły się na pokrętnych, białych pniach karłowate brzuski, tu i ówdzie wąsata łoza strzelała pęczkami żółtych gałązek, gdzie niegdzie gęściło się od ciemnozielonej trzciny. Drugiego brzegu bagna widać nie było mógł się wydawać zarówno bliski, jak i niezmiernie daleki, gdyż przysłonięty był oparami, które podnosiły się z moczarów. Pierwsze kroki na torfowisku przeraziły Łucję. Grunt pod nogami uginał się, jak sprężynowy materac, odbierając poczucie równowagi. Chłopiec zatrzymał się. Niech pani idzie akuratnie za mną, powiedział flegmatycznie, dłubiąc w nosie. Gdzie ja nogę postawię, tam i pani. Niegdzie indziej, tylko akuratnie tam. Dobrze, będę uważała. A jak stanę, to niech i pani stanie. Kiwnęła głową i chłopak ruszył naprzód jeżeli przedtem zdawało się Lucy, że posuwają się bardzo wolno teraz z rozpaczą myślała że idą żółwim krokiem istotnie przypominało to raczej żabie skakanie niż krok żółwi pod gęstą trawą strzelającą obficie skęp przezierała woda czasem gdy noga niewprawna do takich marszów obsuwała się stopa zanurzała się w ciepłej gęstej i czarnorudej cieczy na pończosze pozostawały rdzawe plamy chwiejne, obrośnięte trawą kępy wydawały się łuciem jakimś lasem, zatopionym, gęstym lasem, z którego nad powierzchnią zostawały tylko korony drzew. Po tych właśnie rozchwianych koronach trzeba było stąpać, stąpać w pełni skoncentrowanej uwagi, gdyż każdy nieostrożny krok mógł grozić śmiercią. Miała przedsmak tego, gdy oparłszy się kijem w przestrzeń między dwiema kępami, z przerażeniem stwierdziła, że kij nie spotyka prawie żadnego oporu i pomimo swojej dwumetrowej długości nie dosięga dna, dna, którego tu może w ogóle nie ma. Po kilku minutach zaczął ją ogarniać strach, obezwładniający fizjologiczny strach zwierzęcia przed nieznanym otoczeniem. Na próżno wmawiała sobie, że przewodnik musi znać drogę, że przeprowadzi ją bezpiecznie. Lęk był silniejszy. Zagryzła usta do krwi, by powstrzymać okrzyki obawy, by nie prosić tego chłopca o zawrócenie do wsi. Muszę tam przejść, powtarzała z uporem, muszę go ratować. Nisko zwisająca mgła ogarnęła ich chłodem. Teraz już nic nie było widać dokoła. Z trudem rozróżniała przed sobą ruchy sylwetki biało ubranego Antoniego i najbliższe kępy. Szy jak w Mlecznym Morzu. Nad głowami opary różowiły się, lekko odzorze na zachodzie. Z mgły wyłaniały się czasami karłowate, chore brzuski, które zdawały się tajemniczymi potworami o wstrętnych kształtach, potworami czyhającymi tu na śmiałków. Pomimo chłodu pot gęsto wystąpił na skórę, a serce to ustawało ze zmęczenia, to przy lada paromilimetrowym poślizgu nogi zrywało się do gwałtownego łopotu. Chłopak szedł wolno, i łucja przysięgłaby, że krążą, że, że zbłądzili. Przystawał od czasu do czasu, oglądał się na nią, uśmiechał się głupawo, rozglądał się gapiowato, i wybrawszy jedną z sąsiednich kęp, stawiał na niej nogę. Zaczęło się zdawać, że wszystko to, co ją otacza, straciło realne kontury rzeczywistości, że, że jest jakimś snem męczącym i złym, z którego niepodobna się obudzić. To znowu przychodziło jej na myśl, że Antoni jest obłąkany, i że nagle zostawi ją tu samą, bezradną, uciekając gdzieś i tonąc w mgle. To też ilekroć chłopak znikał jej na chwilę sprzed oczu, krzyczało rozpaczliwie. Antoni, Antoni, gdzie jesteś? Ogarniała ją niewypowiedziana ulga, gdy w mgle rozlegał się jego powolny, nosowy głos. Tu jestem, y, tutaj i wracał z niezmoconą cierpliwością, by wskazać jej przejście. Ten strach omal nie stał się przyczyną wypadku. Mianowicie gdy przewodnik w pewnej chwili znikł, łucja chcąc go dopędzić zbyt szybko i zbyt nieostrożnie skoczyła na małą kępkę. Drżące kolana odmówiły jej posłuszeństwa i z głośnym pluskiem zsunęła się do wody było to ohydne, straszliwe uczucie wszystkie wiadomości jakie znała o chłonnych bagnach przypomniały jej się w jednej chwili do połowy ciała zanurzona była w jakiejś rzadkiej mazi piersią przywarła do kępy wpijając się palcami w trawę była tak nieprzytomna że nie czuła nawet bólu ostre źdźbła trawy w wielu miejscach poprzecinały skórę rąk na szczęście przy upadku ki oparł się o dwie sąsiadujące kępy i gdyby Łucja bardziej panowała nad swymi nerwami, zrozumiałaby, że bezpośrednie niebezpieczeństwo jej nie grozi. Przeraźliwy jej krzyk zawrócił flegmatycznego wyrostka, który bez większych wysiłków pomógł Łucji wydobyć się z topieli. Trzęsła się cała i mówiła. — Nie mogę, nie mogę teraz iść dalej. Muszę odpocząć, muszę odpocząć. Chłopak jednak potrząsnął głową tu nie można. Jak dłużej posiedzieć na kępie, to ona ona się zapadnie. Takie urządzenie jest. Jeszcze kawałeczek, a tam będzie takie miejsce, co ja znam, gdzie można, bo, bo tam twardy grunt. Z trudem podniosła się. Sukienka ociekała wodą, rdzawą, jakby tłustą, lepiła się do nóg, utrudniając ruchy. Na szczęście miejsce, o którym mówił przewodnik, okazało się rzeczywiście niezbyt odległe. Była to kępa wielkości kilkumetrowej, pokryta tą samą trawą, lecz mocno zrudziałą od słońca. Kulcja wyciągnęła się na niej z uczuciem niewypowiedzianej ulgi. Przede wszystkim mogła odpocząć, a po wtóre przekonała się, że ten chłopiec istotnie dobrze się orientuje w terenie i że nie błądzi. Przez krótki moment ogarnęła ją błoga świadomość. Stąd mogę nawet nie iść dalej. Mogę tu nawet przenocować, a na zajutrz wrócić przy dziennym świetle. Skarciła siebie w myśli za tę słabość ducha. Nie, muszę jeszcze dziś, muszę jak najprędzej być w Kowalewie. Nagle opanował ją niepokój. A co będzie, jeżeli Pawlickiego już tam nie zastanę? Pod wpływem tej obawy, pomimo znużenia, zerwała się i powiedziała – idziemy dalej, szkoda czasu – Kłopiec nie ruszył się z miejsca. Niech lepiej odpocznie, bo teraz to będzie trudniejsza droga. Jak to trudniejsza? zapytała ledwo dosłyszalnym głosem. Wprost nie mieściło się jej w głowie, by jakakolwiek droga mogła być trudniejsza od dopiero co przebytej. Ano, bo tu już będą kępy rzadsze, to trzeba dalej skakać, i niech pani uważa, jak ja skaczę. Tylko, że pani spódnica będzie przeszkadzać. Niech pani ją podwinie. Nie było innej rady. Ostatecznie obecność tego szesnasto czy siedemnastoletniego wyrostka nie krępowała jej wcale. Podniosła dół sukni i zapchnęła zapasek, odsłaniając wysoko uda. Tak było rzeczywiście wygodniej. Chłopak przyglądał się tej czynności z uśmiechem. Chodźmy! już bardziej rzeźkim tonem odezwała się łucja. Robi się coraz ciemniej. Prędko miała sposobność przekonać się, że Antoni nie przesadza, mówiąc o trudności dalszej drogi. Zapewne nie jest sztuką przeskoczyć z jednego krążka wielkości dużego połomiska na drugi na odległość metra. Nie wtedy jednak, gdy między owymi krążkami czarnieje bezdenne bagno. Lucia największym wysiłkiem woli powstrzymała się od niedorzecznego i samobójczego pragnienia: zamknięcia oczu podczas każdego skoku duszy zaczęła się modlić, już nie o nic innego, tylko o to, by stanąwszy na następnej kępie, mogła skoczyć na brzeg, na twardy brzeg, poczuć twardy grunt pod nogami. Czy. czy daleko jeszcze? Pytała raz po raz z głosem. Niedaleczko. Z niezmąconym spokojem odpowiadał przewodnik. Ugarnił gniew na tego człowieka w radoliszkach, który jej powiedział, że trzeba odbić przez bagno kilometr drogi. Ładny kilometr. Była przekonana, że zrobili ich już co najmniej dziesięć. Chłopak zatrzymał się nagle i podniósł palec do góry. Słyszy pani? Istotnie. W ciszy zalegającej torfowisko do jej uszu dobiegł dość odległy dźwięk jakiejś muzyki. Po chwili rozróżniła rytm. Ktoś na harmonii wygrywał polkę. — To już Kowalewo — wyjaśnił Antoni. — W Kowalewie dzisiaj wesele. Córka Kowala za mąż poszła za Rudego Mićkę, co w zeszłym roku na Łotwę za robotą chodził. Kępy stawały się teraz coraz gęstsze. Czekała ich jednak jeszcze niemiła przeprawa przez wysokie trzciny. Na tym brzegu bagna rósł ich szeroki pas, twardych, ostrych, nieustępliwych. Między trzcinami trzeba było brnąć po kolana w wodzie. Nogi jednak z przyjemnością opierały się o trwały, chociaż nierówny grunt dna pokrytego korzeniami trzcin. Ostre liście ocierały się o twarz, kalecząc skórę. Wreszcie... Weszli na brzeg. Była to łąka łagodnie wznosząca się ku dość wysokiemu wzgórzu czarnemu od gęstych drzew. Nad głowami roztaczało się ciemnym saledynem niebo wyiskrzone gwiazdami. Lucja obejrzała się za siebie. Morze białej mgły otulającej te straszliwe moczary. Wstrząsnęła się, wprost nie mogła uwierzyć, że przed chwilą przybyła to piekło. Szli teraz obok, szeroką ścieżką, dobrze wydeptaną. Mocne, sportowe buciki łucji rozmiękły zupełnie i chlupotała w nich woda. Wśród drzew na wzgórzu zamigotały światła. Dźwięki harmonii odezwały się głośnie jakąś skoczną melodią. W gęstniejącej ciemności można było rozróżnić dwa wielkie czworoboki długich budynków, zabudowań folwarcznych. Tu na górze zrobiło się znacznie cieplej. Chłopak zatrzymał się. Ot, proszę pani, i dwór. Wskazał ręką rząd oświetlonych okien poza drzewami. Łucja wydobyła z kieszeni wszystkie drobne monety, jakie posiadała. Było tego coś około dziesięciu złotych. Wcisnęła chłopcu to wszystko do ręki, mówiąc: To niedużo, ale gdy przyjdziesz do lecznicy w młynie, dam ci więcej. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję pani. A co, pewno przenocujesz tutaj, w czworakach? Nie, proszę pani, pójdę do domu. Jak to? Znowu przez moczary? A pewno. Nigdy ci na to nie pozwolę. To byłoby szaleństwo. Taka gęsta mgła i prawie zupełnie ciemno. Chłopak wzruszył ramionami. Ja bym i z zamkniętymi oczami trafił, albo u mnie pierwszy, znak. każdą kępę tam znam. A co ja tu będę nocował? Na próżno Łucja perswadowała mu, na próżno go namawiała i obiecywała zabrać koni do radoliszek. Antoni Suszkiewicz był upartym wyrostkiem i widocznie ambicja nie pozwalała mu wyrzec się wyprawy, którą ta pani uważała za ryzykowną. Może chciał jej zresztą zaimponować. Dość, że pożegnał się i już po minucie do uszu Łucji dobiegł plusk wody pod jego stopami w sitowiu. Do dworu szło się przez niewielki park. Psy jeszcze widocznie nie były spuszczone, gdyż wprawdzie naszczekiwały groźnie od strony zabudowań wolwarcznych, lecz żaden nie zabiegł drogi Łucji. Miała wielką ochotę usiąść tu na suchej murawie i odpocząć, lecz znowu opanował ją strach, że Pawlickiego może już nie zastać. Teraz dopiero zaczęło odczuwać na twarzy, rękach, szyi, na nogach dokuczliwe swędzenie. Tysiące komarów pozostawiły w jej skórze mikroskopijne kropelki swego jadu, który teraz, drażniąc tkanki, spowodował pojawienie się niezliczonych ilości bąbli. Na mokradłach tylko początkowo opędzała się tym żarłocznym owadom. Później strach i zmęczenie uczyniły ją nieczułą na bolesne ukłucia. Przed gankiem dworu stała para koni zaprzężonych do bryczki. Na koźle drzemał parobek. Łucja odetchnęła z ulgą, domyśliła się, że konie czekają na Pawlickiego. Zatem zatem zostało go jeszcze tutaj. Drzwi nie były zamknięte. Weszła do obszernej sieni i tu powitało ją zajadłe szczekanie małego, pokracznego pieska. Ono z kolei wywołało z dalszych pokoi jakąś starszą panią, która obrzuciła Łucję zdumionym wzrokiem. — Jestem doktor Łucja Kańska. Proszę wybaczyć mój wygląd, ale przyszłam tu z Muchówki przez Moczary. Czy zastałam jeszcze pana doktora Pawlickiego? Staruszka złożyła ręce. — Boże, drogi, po nocy przez Moczary... — Miałam przewodnika — wyjaśniła Łucja. — Czy mogę widzieć doktora Pawlickiego? — Ależ naturalnie, niechże pani usiądzie — obrzuciła zatroskanym wzrokiem zabłoconą suknię Łucji i czyściutkie, białe pokrowce na meblach. — Czy ja wiem? Może by się pani przebrała w coś suchego? — Odwróciła się i szybko podreptała do uchylonych drzwi. — Wicku! Wicku! — zawołała. Do sieni wszedł wysoki, barczysty mężczyzna o czerwonej twarzy i jasnych, krótkich włosach to jest doktor kańska wyjaśniła staruszka wyobraź sobie że z muchówki przez moczary tu przyszła teraz o tej porze pani pozwoli przedstawić sobie mojego syna mężczyzna zbliżył się do łucji skłonił się i wyciągnął rękę jestem jurkowski no winszuję pani tej przeprawy znam tutejszą okolicę od dziecka i do stu diabłów nie uważam się za tchórza a jednak zwłaszcza po ciemku nie odważyłbym się na takie coś łucja uśmiechnęła się nie jest to żadne bohaterstwo, proszę pana, ale konieczność. Chodzi o życie człowieka. Musiałam się dostać czym prędzej do doktora Pawlickiego, a w radoliszkach w żaden sposób nie mogłam znaleźć koni. Owszem, jest tu doktor Pawlicki, zaraz go poproszę. Ale mamo, trzeba się zająć panią, ależ panią pocięły komary. To paskudztwo nie ma żadnego szacunku dla płci pięknej. Uśmiechnął się i sięgnął ręką do pąsów, lecz widocznie zmiarkowawszy, że łucja w tym stanie nie jest usposobiona do przyjmowania duserów, zawołał. Wódki pani powinna wypić zaraz, tęgi kieliszek wódki na jałowcu. Inaczej pani jakiejś febry dostanie. Mamo, trzeba pani przynieść jakieś ubranie. Jadzia wprawdzie jest wyższego wzrostu, ale coś tam da się dla pani znaleźć. Staruszka zadreptała gwałtownie na miejscu. Ależ oczywiście, oczywiście. Najserdeczniej państwu dziękuję, odpowiedziała Łucja. Najprzód jednak chciałabym się widzieć z doktorem Pawlickim. W tej chwili skoczę po niego, powiedział pan Jurkowski. Siedzi przy łóżku mojej siostry Jadwigi, biedaczka ma tak kamieni żółciowych. O widzi, mamo, jak to dobrze, że pani jest także lekarką, zaraz panią poprosimy i zrobią to nam całe konsylium. Niechże mama da pani wódki, zaraz idę po doktora. Znikł za drzwiami, a tymczasem jego matka przyniosła pękatą karawkę i kieliszek. Łucja z prawdziwą przyjemnością wypiła jego zawartość. Przyjemne uczucie ciepło rozeszło się w przełyku i żołądku. Tak by chciała usiąść. Nogi zupełnie odmawiały jej posłuszeństwa. — Jeszcze jeden kieliszek pani nie zabadzi, z przekonaniem namawiała staruszka. — Przekąski żadnej pani nie dam, bo wkrótce siadamy do kolacji. Tymczasem się pani ogarnie i umyje — przez moczary boże drogi a któż to panią przeprowadził taki wyrostek z muchówki. nazywa się antoni suszkiewicz a ten włóczyki gdzież on jest poszedł z powrotem nie chciało mu pozwolić ale się uparł Boję się by nie spotkało go jakieś nieszczęście staruszka machnęła ręką złego licho nie weźmie rzekła konfidencjonalnie drzwi się otworzyły i wszedł doktor pawlicki Dotychczas znali się tylko z widzenia. Ucja wiedziała, jak bardzo nierzeczliwie Pawlicki usposobiony jest do profesora Wilczura, a tym samym do niej i do ich obecności w okolicy Radoliszek. Nie stanowili wprawdzie dla nich groźnej konkurencji, gdyż leczyli tylko biedotę i to darmo lub prawie darmo podczas gdy on miał pacjentów przeważnie w sferze ziemian, którzy nie korzystali z pomocy Wilczura z tej prostej przyczyny, że profesor przyjmował wyłącznie w lecznicy i do dworów jeździć nie chciał. Dotychczas zdarzyły się wszystkiego dwa wypadki, gdy zgodził się przyjąć pacjentów zamożnych. Chodziło jednak wtedy o poważne zabiegi chirurgiczne i pacjentów tych kierował doniacz, niechętnie, sam doktor Pawlicki, którego specjalnością nie była chirurgia. Między Pawlickim a Wilczorem były dawne, zabliźnione już, ale żywe w pamięci Pawlickiego zatargi, zatargi, które skończyły się dla niemal kompromitacją. Tadeusz Łucja nie spodziewała się życzliwego przyjęcia. I rzeczywiście, Pawlicki wszedł sztywny, z nieprzystępną miną. Był to przystojny, z lekka tyjący mężczyzna, około czterdziestki. Miał na sobie bardzo jasne i świetnie odprasowane ubranie, skłonił się nieznacznie i zwrócił się do Łucji. — Pani chciała się ze mną widzieć? — Tak, panie doktorze, jestem doktor Łucja Kańska, współpracuję z profesorem Wielczurem. Wyciągnął do niej sztywną rękę. Mam przyjemność znać panią z widzenia i ze zesłyszenia. Czym mogą pani służyć? Cała moja nadzieja w panu. W aptece Radoliskiej nie ma szczepionki pasteurowskiej, a boję się zwlekać z odwiezieniem do miasta. Kogóż to pogryzł wściekły pies, zaciekawił się. Profesora Wilczura. Pawlicki nie mógł opanować wrażenia. A, ah, profesora Wilczura. Tak, i w aptece powiedziano mi, że pan doktor niedawno sprowadzał szczepionkę o której nastąpiło pogryzienie, przed pięciu mniej więcej godzinami. Pawlicki wydał wargi. — No, jeżeli tak, to żadnego poważnego niebezpieczeństwa nie ma. Profesor Wilczur zdąży na czas dojechać do miasta. — Bywają jednak wypadki, zauważyła Łucja, że nawet krótka zwłoka jest nie do naprawienia. Jeżeli pan doktor ma szczepionkę, byłabym nieskończenie wdzięczna. Pawlicki przygryzł wargi i zmarszczył brwi. Wiedziała, że waha się, że walczy z sobą, że nie może się zdobyć na decyzję. Wreszcie powiedział. — Nie przypominam sobie dokładnie. Zdaje się, że jeszcze mi została. W każdym razie nie mam jej tu z sobą, tylko w Radoliszkach. Byłam tam w pańskim domu. Małżonka pańska powiedziała, że bez pańskiej dyspozycji nic nie może wydać. Jeżeli by jednak pan doktor był łaskaw napisać kartkę... Pawlicki przecząco potrząsnął głową. To nic nie pomoże. Wszystkie specyfiki mam zamknięte, a kluczy z zasady nikomu nie daję. Łucja załamała ręce. Więc cóż, ja pocznę, pan Jurkowski chrząknął głośno. Na to nie ma rady. Doktorek musi jechać sam. Gościnność gościnnością, kolacja już na stole, ale sam rozumiem, że zatrzymać nie mam prawa. Pewno, że nie, wielka szkoda, ale cóż na to poradzić, przyznała jego matka. Pawlicki wzruszył ramionami. Mm, doktor Kańska, o ile mi się zdaje, trochę przesadnie niepokoi się godzina zwłoki, czy nawet więcej, nie może tu robić różnicy. No więc dobrze, zawyrokował pan Jurkowski. Jemy kolację w mazurowym tempie, a później jazda. Pani Jurkowska zaprowadziła Łucję do swego pokoju i tam po prostu zmusiła ją do przebrania się w suknię córki i do natarcia się jakimś domowym środkiem, rzekomo niezawodnym na ukąszenia komarów. Gdy obie przeszły do jadalni, Pawlicki, gospodarz i jeszcze jakiś pan siedzieli już przy stole. Doktor ani razu nie zwrócił się do Łucji, w ogóle był małomówny i nadęty. Ponieważ gospodarz naglił kolację, skończono w niespełna pół godziny, a w pięć minut później sadowili się już na bryczce. Niespodzianką dla wszystkich było, gdy pan Jurkowski ukazał się na ganku w czapce i huknął na furmana. Złaśno, gamoniusz kozła, sam będę powoził! wskazując na kozioł, odwrócił się do łucji i Pawlickiego. się z wami czort wie jak długo, a ja lubię kawalerską jazdę. Zaśmiał się i strzelił z bata nad końskimi grzbietami. Bryczka targnęła, aż pasażerowie podali się w tył. Konie kłusem ruszyły z miejsca było to istotnie kawalerska jazda, ponieważ środek drogi, a miejscami droga na całej szerokości była niewiarygodnie piaszczysta, także koła wrzynały się aż po osie. Pan Jurkowski jechał brzegiem, czasem gdzie rów był płytszy, rowem, lub zjeżdżał po prostu na rżyską. Lucja z całych się utrzymała się, żelaznej poręcze, a Pawlicki podskakując na wybojach, klął pod nosem konie, wciąż szły kłusem. Odetchnął z ulgą, gdy wreszcie droga weszła pomiędzy dwa strome wzgórza i tu trzeba było się wlec noga za nogą. Nawet kawalerski temperament woźnicy nic nie mógł już pomóc. Takiej drogi było ze dwa kilometry. Pan Jurkowski wszczął z Łucją rozmowę, wypytując ją o lecznicę, o to, co ją skłoniło do porzucenia Warszawy, czy nie zamierza tam wrócić i wreszcie, czy nie jest zamężna. Pani wybaczy, że tak obcesowo wszystko pytam, ale ja tam nie mam żadnej ogłady. Jestem sobie prosty wieśniak, co, co myśli, to w gębie. Proszę mi tego za złe nie brać. Ależ bynajmniej, wcale tego panu za złe nie biorę. Musiał uśmiechnąć się Łucja. Ten młody człowiek wydał jej się bardzo sympatyczny. Żywiła zresztą dla niej szczerą wdzięczność za jego żywe i serdeczne ustosunkowanie się do jej sprawy. Starała się też nawiązać rozmowę z Pawlickim. Drżała na myśl, że Pawlicki może, nawet posiadając szczepionkę, nie przemóc swojej niechęci do profesora i powiedzieć, że, że szczepionki nie ma. Należało pozyskać jego życzliwość. Nie było to łatwe zadanie, gdyż odpowiadał mrukliwie monosylabami. Siedział niechętny i nastroszony. Wobec tego, że dyplomacja nie skutkowała, Łucja postanowiła zaatakować go wprost, nie unikając drażliwego tematu. Wie pan, odezwało się w pewnej chwili. Wydaje mi się to dziwne i niezrozumiałe. Pan zdaje się zachował żal do profesora Wilczura. Żadnego żalu, wzruszył ramionami. A jednak przyznam się, że nie rozumiem o co. Proszę mi wierzyć, że profesor Wilczur zawsze jak najlepiej się o panu wyraża. Pan nawet nie wie, jaki to anielski dobroci jest człowiek. Nie znam go bliżej, mruknął. A dlaczego? Czy sądzi pan doktor, że to przyniosłoby panu jakąś ujmę? Ależ przeciwnie. Zaszczyt, ironicznie skłonił głowę. Zaszczyt, na który nie zasługuje. Lucja udała, że nie słyszy ironii w jego głosie. W lecznicy bardzo często miewamy pacjentów, którzy się kiedyś leczyli u pana. I prawie zawsze profesor poleca im stosować nadal te środki, które pan im zapisał. Profesor uważa pana za bardzo dobrego lekarza. Gdy budowano lecznicę, sam mi mówił, że ma nadzieję, że kiedyś i pan nią się zainteresuje. Uważam to za zbędne, odpowiedział Pawlicki. Pan profesor i pani to chyba zupełnie wystarcza. Nikt mnie zresztą o to nie prosił, bym się interesował lecznicą. A sam nie chciałem się narzucać. Nie lubię, gdy mnie ktoś może nazwać intruzem. Myli się pan, zaprzeczyła żywo. Nie mówiąc już o mnie, ale i profesor z wdzięcznością przyjąłby pańską współpracę. Pozwolę sobie w to wątpić, zauważył chłodno. Ależ dlaczego? Odwrócił się do niej i spojrzał jej prosto w oczy. Chce pani, żeby był szczery. Bardzo proszę. Otóż rzeczywiście, mam żal do profesora i żal do pani. Mam żal do was obojga. Przyjechaliście tu państwo, tutaj, gdzie jedynym lekarzem jestem ja. Oczywiście nie chcę się równać z profesorem, on jest wielkim uczonym, ja skromnym lekarzem wiejskim. Nawet nie chcę się równać z panią, która praktykując w stołecznych zakładach leczniczych miała na pewno możność poznania najnowszych metod i środków lekarskich. Ale czułem się głęboko dotknięty tym, żeście państwo okazali dla mnie lekceważenie. Mogliście mnie lekceważyć, ale zdobyć się na tyle uprzejmości, by tego nie ukazać? Na no, miłość boską, to chyba jakieś nieporozumienie. W jakiś sposób okazywaliśmy panu lekceważenie, którego wcale nie żywimy. W bardzo prosty sposób. Nie mówię o tym, by państwo mieli mi złożyć wizytę, ale wystarczyłoby mi, gdyby profesor napisał do mnie kartkę z życzeniem, bym go odwiedził. Nie. To było demonstracyjne unikanie wszelkiego kontaktu ze mną. Och, proszę pani. Mam na to świadków, jak na to czekałem. Właśnie nie z kim innym, jak z panem Jurkowskim mówiłem o tym nieraz. Może zaświadczyć. Rzetelna prawda, przyznał pan Jurkowski. Czekałem. Byłem cierpliwy, ciągnął Pawlicki. Sądziłem, że póki profesor mieszka w młynie, uważa swój pobyt w okolicy niejako za nieoficjalny. Gdy rozeszła się wieść o budowie lecznicy, powiedziałem żonie, no to teraz na pewno zaproszą mnie do współpracy. Też przy panu mówiłem, panie Wincenty. Przy mnie, przy mnie. No i czekałem, czekałem całe tygodnie. Wreszcie słyszę, lecznica jest ukończona. Ma się odbyć poświęcenie i wtedy nagle otrzymuję zaproszenie. Ucieszyłem się szczerze, ale patrzę na datę i widzę, że poświęcenie wyznaczono, że, że pan profesor raczył wyznaczyć akurat na ten dzień, kiedy mam zjazd w mieście. Lucja wzięła go za rękę. Daję panu słowo, że profesor o tym wcale nie wiedział. Chcę wierzyć pani, powiedział z goryczą. Musi mi pan wierzyć. Jednakże w całej okolicy wiedziano, że wyjeżdżam i wiadomość o tym dotrzeć powinna do państwa. A musiała dlatego, że przed wyjazdem zawiadomiłem wszystkich swoich pacjentów, że nie będzie mnie w Radoliszkach przez tydzień i że w ciągu tego czasu mają się zwracać o pomoc lekarską do pana profesora Wilczora lub do pani. Żeby zaś nie być gołosłownym i żeby udowodnić Pani to, że Państwo to wiedzieć musieli jeszcze na długo przed ustaleniem terminu poświęcenia, pozwolę sobie przytoczyć pani aż sześć wypadków, gdy moi pacjenci podczas mojej nieobecności w Radoliszkach zwracali się do państwa po poradę. A więc, ja miał gorzelany Gorzelany z wickunów, żona. Rzeczywiście tak było, przerwała łucja. sądziliśmy jednak, że to pan umyślnie wyjechał, chcąc w ten sposób zademonstrować swoją niechęć do nas. Pan Jurkowski odwrócił się na koźle i zaśmiał się głośno. A, to historia, no zawsze mówiłem, że wszystkie te kwasy, sztuczki i inne finti fluszki opierają się na nieporozumieniu. Klepnął mocno pawlickiego poramienia, aż ten się przychylił ku Łucji. A nie gadałem to doktorowi mało sto razy. Na, Napróć na wszystko, pojechać do profesora i powiedzieć, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Zgoda między nami i koniec. Tak ja robię i do wszystkich diabłów nigdy na tym źle nie wyszedłem. No, a teraz trzymajcie się mocno, bo nareszcie możemy znowu porządnie jechać. Rzeczywiście, skończyły się piachy i konie ruszyły kłusem po wyboistej, lecz twardej drodze. Minęli zakręt i ujrzeli światełka radoliszek. W domu Pawlickiego jeszcze nikt nie spał. Doktor zamienił jednak z żoną tylko kilka słów, zabrał z szafki do swego neseseru podręcznego potrzebne rzeczy i wrócił do bryczki. Ponieważ do młyna jechało się doskonałym bitym traktem, po paru minutach już byli na miejscu. Łucja zaczęła dziękować panu Jurkowskiemu, ten jednak zaśmiał się. — Ani myślę się żegnać, tak łatwo się pani mnie nie pozbędzie. Po pierwsze, muszę jeszcze po tych waszych zabiegach odwieźć doktora do miasteczka, a po wtóre chcę skorzystać z okazji i zrewizytować panią i jednocześnie poznać profesora. — Z miłą chęcią. Bardzo proszę. Wbrew przewidywaniu Łucji, Wilczur wiedział już, że pies, którego go ukąsił, jest wściekły. Policjantom udało się zabić nieszczęśliwe zwierzę nad samym prawie stawem, dokąd zawróciło spod cmentarza. Profesor sami je obejrzał i nie miał najmniejszej wątpliwości, że jest to wścieklizna. Domyślił się też, że Łucja dlatego nie wraca, że udała się na poszukiwanie pasteurowskiej szczepionki. Pawlickiego przywitał serdecznie. Dowiedziawszy się, że lekarz tylko trafem miał w domu szczepionkę, najgoręcej mu dziękował za to, że chciał się osobiście do nim fatygować. Po przeprowadzeniu zabiegu, czym się zajął Pawlicki wspólnie z Łucją, trzeba było zmienić opatrunek. Ran od ukąszenia bynajmniej nie była lekka. Lewa ręka nabrzmiała aż do bokcia, dłoń była spuchnięta bardzo, a dwa palce bezwładne. Nie ulegało wątpliwości, że został uszkodzony nerw i kilka naczyń krwionośnych. Tak czy owak, orzekł Pawlicki, musi pan profesor jechać do miasta. Sam pan widzi, że poza kuracją pastaurowską może tu zajść konieczność dokonania zabiegu chirurgicznego. Koleżanka Kańska jest internistką, a co do moich zdolności chirurgicznych, uśmiechnął się z przymusem, pan profesor ma już swoją wyrobioną opinię. Niechże kolega nie ma o to do mnie żalu. Każdy z nas ma jakąś specjalność. Oglądając pańskie recepty muszę panu powiedzieć, że byłem zawsze pełen uznania dla pańskiego umiaru w dozowaniu radykalniejszych środków. Pan też jest doskonałym internistą. Pawlicki zaczerwienił się z lekka. Zaszczy to dla mnie niebywały słyszeć wyrazy uznania z pańskich ust, panie profesorze. Wilczór zaśmiał się dajże pan spokój kochany kolego z zaszczytami a co do uznania to dam panu najlepszy jego dowód że zastosuję się do pańskiego wskazania i rzeczywiście pojadę zaraz jutro do miasta łucja poszła by zakrzątnąć się przy przyrządzaniu herbaty samowar był jeszcze ciepły trzeba było dosypać tylko węgli i przy pomocy małego mieszka rozżarzyć je w trakcie tej czynności czuła lekki zawrót głowy. Zdziwiona tym objawem zbadała sobie puls, naliczyła dziewięćdziesiąt sześć uderzeń. Mam gorączkę, pomyślała. Nie miał jednak czasu zmierzyć temperatury. Wkrótce po wypiciu herbaty Pawlicki i Jurkowski zaczęli się żegnać. Jeżeli pan profesor pozwoli, to podczas pańskiej nieobecności będę tu zaglądał, by pomagać koleżance kańskiej Będę panu za to bardzo wdzięczny, nie tylko podczas mojej nieobecności, ale zawsze będzie pan tu jak najmilej widziany. Może w ten sposób, śmiał się Pawlicki, jakoś się zrehabilituję. Mam opinię chciwca i dusi grosza. Chcę pokazać, że jest ona niesłuszna. Niech pan mi wierzy, panie profesorze, że i tak zawsze mam sporo bezpłatnych pacjentów. Przecież trudno inaczej w okolicy, gdzie tyle jest biedoty. Gdy wreszcie odjechali, a wilczór też udał się na spoczynek, łucja zmierzyła temperaturę. Miała trzydzieści osiem z kreskami. Przeprawa przez mokradła nie mogła pozostać bez śladu, nie przejęła się jednak tym zbytnio. Przed snem zażyła sporą dozę aspiryny i zasnęła natychmiast twardym, kamiennym snem. Nazajutrz z rana obudziła się z gorączką, pomimo to wstała. Nie tylko czekali zwykli pacjenci, lecz trzeba było zająć się najważniejszym wyekspediowaniem wilczura na stację kolejową. O siódmej rano tłusty bałag bańka był już zaprzężony do bryczuszki. Powodzić miała zonia, gdyż żaden z mężczyzn nie mógł się oderwać od pracy w młynie. Łucja zapakowała walizkę wilczura, który z obandażowaną ręką przyjmował jednak chorych. Około ósmej po śniadaniu wsiadł na bryczkę. Tak mi strasznie przykro, że puszczam pana samego, mówiła doń Bucja. ale przecież nie mogę zostawić tych wszystkich chorych bez opieki. Wilczór przyjrzał się jej uważnie. Czy pani nie ma gorączki? zaprzeczyła stanowczo. Ależ nie, jestem zemocjonowana tym wszystkim. Niechże pani mi się tu przynajmniej nie rozchoruje, mówił, całując ją w rękę. Będę tęskniła, powiedziała szeptem tak, by Sonia tego nie słyszała, i błagam, niechże pan do mnie pisze. Dobrze, dobrze. Jeżeli nie otrzymam co dzień listu, to nie wytrwam tu na stanowisku i przyjadę do miasta. Sądzę, że ta groźba jest dostatecznie wymowna, by skłonić pana do pisania. Zonia, która siedząc obok Wilczora, kręciła się niecierpliwie, przerwała tę rozmowę. No, jak mamy zatrzymać się jeszcze u doktora Pawlickiego w radoliszkach, to już czas w drogę. Do widzenia! zawołał Wilczór musiała się jeszcze zatrzymać przed młynem, gdyż cała rodzina Prokopa Mielnika z nim samym na czele wyszła, by pożegnać profesora. Z Bogiem i proszę wracać zdrowym. Wilczur istotnie chciał wstąpić do Pawlickiego, przede wszystkim po to, by mu podziękować za wczorajszą uprzejmość i złożyć niejako rewizytę, a, a powtórę po to, by prosić go o dotrzymanie obietnicy i zaglądanie do łucji która zapracuje się, nie mając żadnej pomocy. Pawlickiego wraz z jego żoną, zastał przy śniadaniu. Tutaj dopiero w trakcie rozmowy dowiedział się o drodze przez bagno, którą musiała odbyć Łucja do Kowalewa. Wiem od tamtejszych mieszkańców, że przez te torfowiska przejście jest prawie niepodobieństwem, mówił Pawlicki. A zresztą dzisiaj mam tego dowód, bardzo smutny dowód. Zrobił pauzę i powiedział Pannę Łkańską przeprowadzał młody chłopak z Mochówki, niejaki Suszkiewicz, uchodząc za najlepszego znawcę terenu. Przeprowadził ją szczęśliwie. Później sam wracał do domu tą samą drogą. Wracał, lecz dotychczas nie wrócił. Już nigdy nie wróci.